Dzień dobry Państwu. Chcielibyśmy dzisiaj z koleżanką Magdą przedstawić kolejne zajęcia kącika języka norweskiego, kolejny odczyt. Przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj lekcje od 71 do 75. Tematyka zajęć to zawody i branże. Uważamy, że jest to bardzo ciekawy i przydatny temat i przydatne słownictwo dla większości z Państwa, dla wielu pracowników polskich w Norwegii. Można je wykorzystać chociażby przy uzupełnianiu własnego CV, kiedy staramy się o pracę w Norwegii. Tak więc zaczynając od lekcji 71, mamy tutaj słownictwo związane z branżą budowlaną. Ogólne słówko określające tą branżę po norwesku to byggebransjen, czyli branża budowlana. I mamy tutaj następujące zawody w ramach tej branży. En architekt to po norwesku architekt. En byggearbeider to po prostu pracownik budowlany. En betonarbeider to po norwesku betoniarz. En flisleger to po norwesku kafelkarz. En forskalingssnekker to cieśla szalonkowy. En jarnbinder to po norwesku zbrojarz. En maler to malarz, en murer to murarz, en sandblåser to po norwesku piaskarz, en snekker to stolarz bądź też względnie cieśla, en steinlegger to po norwesku brukarz, en stillasmontør to monter rusztowań, en sveiser to spawacz i en tömrer to cieśla. Lekcja 72. Jej temat to service yrker, czyli zawody w branży usługowej. I te zawody to en butikmedarbeider, czyli pracownik sklepu, en dogmamma, osoba prowadząca tak zwane domowe przedszkole, en drosjeszofer, czyli taksówkarz, en fryseur, fryzjer, en förskolelärare, przedszkolanka bądź opiekun w przedszkolu, en kok, kucharz, en konsulent, konsultant bądź konsultantka, en lærer, nauczyciel, en lagerarbeider, pracownik magazynowy, en lege, czyli lekarz, ei vaskedame, czyli sprzątaczka, en renholdsassistent, czyli konserwator powierzchni płaskich, en selger, czyli sprzedawca, en servitør, czyli kelner, en servitrisa, kelnerka i en sykepleier, czyli pielęgniarka lub pielęgniarz. Kolejna lekcja to lekcja 73. Tutaj mamy słownictwo związane z podstawowymi, czyli inaczej prymarnymi gałęziami gospodarki i transportu. Słówko określające tą branżę w języku norweskim to primærnæringer, o transport ogólnie rzecz biorąc. I tutaj mamy następujące zawody. En bonde to po norwesku rolnik. Liczba mnoga tego słówka to bønder. En hagearbeider to pracownik ogrodowy. En jordbærplukker to zbieracz truskawek. En fisker to po norwesku rybak. En skogsarbeider to pracownik leśny. En tømmerhogger to po norwesku drwal. En sjømann to po norwesku marynarz. En shipskaptein to kapitan statku. En chauffeur to kierowca. En buschauffeur to po norwesku kierowca autobusu. En trafiklærer to instruktor jazdy. En trykfører to kierowca tramwaju. En lokomotivfører bądź też lokfører, czyli to maszynista. En togfører to po norwesku określenie kierownika pociągu, dosyć takie stare określenie. Ewentualnie może też się odnosić do, może określać maszynistę. Tutaj mamy taką specyfikację i wyjaśnienie, że występuje to słówko, kiedy określamy maszynistę w pociągu bez osobnej lokomotywy, czyli na przykład T-bahn,
lub pociągu, który składa się z elektrycznych zespołów trakcyjnych. To taka ciekawostka przyrodnicza. W zależności od kontekstu to słówko ma dane znaczenie. I en flieger to po norwesku pilot. Tematem lekcji 74 są industry free yrker o lederstillinger, czyli przemysł, wolne zawody i stanowiska kierownicze. En industriarbeiter, pracownik przemysłowy. En maschinoperateur, operator maszyn i urządzeń. En rörlegger, hydraulik. En monteur, czyli monter, na przykład annex monteur, klima monteur, gas monteur, rörledningsmonteur i tak dalej, i tak dalej. Czyli monter przemysłowy, monter klimatyzacji, monter instalacji gazowych, monter rurociągów. En elektriker, czyli elektryk. En inżynier, inżynier. En advokat, adwokat. En jurist, prawnik. En regnskapsführer, czyli księgowy. En tolk, czyli tłumacz. En konturarbeiter, to znaczy pracownik biurowy. En assistent, asystent. En projektleder, kierownik projektu. I en direktor, czyli dyrektor. Tematem lekcji piątej są, tak jak wszystkie lekcje, są to zawody również. I tutaj mamy następujące profesje. En brandman to po norwesku strażak. En politiman to po norwesku policjant. En skuespiller to aktor. En journalist to dziennikarz. En civilekonom to ekonomista. Oslukke oznacza gasić. Et brann to po norwesku pożar. Oredde oznacza ratować. En kattunge to po norwesku kociak. Ofange oznacza łapać. En tyv to po norwesku złodziej. Oskyte oznacza strzelać. I tutaj jest wskazana również odmiana. Oskyte to bezokolicznik. Kolejne formy to skyte, sköt, skutt. En morder to po norwesku morderca. En terrorist to po norwesku terrorysta. Ostövsuge to odkurzać. Osöke po stillingen oznacza aplikować na stanowisko bądź ubiegać się o pracę. Håll käft oznacza zamknij się, a dosłownie trzymaj pysk lub stul pysk. En käring oznacza baba. O mase to narzekać. Ai masing to narzekanie. I tutaj zwrot ju destu to jest konstrukcja oznaczająca im, tym, czyli na przykład ju fortere, desto bedre, czyli im szybciej, tym lepiej. I teraz przedstawimy z koleżanką Magdą dialogi, które będą wykorzystywały słownictwo, które przedstawiliśmy w tym segmencie tematycznym. Vad vill du bli när du blir vuxen? Jag vill bli brandman eller politiman. Varför akkurat dessa yrkena? De er gøye. Brannmannen slukker brann og redder kattunger fra trærne. Og politimannen fanger tyver og skyter til mordere og terrorister. I tłumaczenie na język polski. Kim chcesz zostać, kiedy będziesz dorosły? Chcę zostać strażakiem albo policjantem. Dlaczego akurat te zawody? Bo są super. Strażak gasi pożary i ratuje kociaki z drzew, a policjant łapie złodzieje i strzela do morderców i terrorystów. Har du endelig bestemt deg for hva du skal studere? Nei, ikke ennå. Det er mange studieretninger som virker interessant, men... Ok, prøv kanskje å tenke på hva du skal bli i fremtiden, da. Vel, jeg har tenkt å bli psykolog, skuespiller, journalist eller ingeniør. Oi, så mange ulike yrker. Det er vanskelig å velge en passende studieretning. Nettopp. Derfor har jeg ikke nå bestemt meg for noe. Kanskje bør du prøve ingeniørstudiet da? Det er stor forespørsel etter ingeniører, og de tjener godt. Ja, men jeg har hørt at ingeniørstudier er vanskelige. Klarer du dem ikke, kan du alltid begynne på psykologi eller journalistikk. I tłumaczenie? Czy w końcu zdecydowałeś się, co chcesz studiować? Nie, jeszcze nie. Jest wiele kierunków studiów, które wydają się ciekawe, ale... Okej, spróbuj może w takim razie pomyśleć o tym, kim chcesz zostać w przyszłości. No cóż, myślałem o tym, żeby zostać psychologiem, aktorem, dziennikarzem albo inżynierem.
Oj, oj, strasznie dużo różnych zawodów. Ciężko wybrać odpowiedni kierunek studiów. No właśnie, dlatego jeszcze na nic się nie zdecydowałem. No to może powinieneś spróbować zacząć studia inżynierskie. Jest duży popyt na inżynierów i dobrze zarabiają. No tak, ale słyszałem, że studia inżynierskie są trudne. Jeśli sobie z nimi nie poradzisz, zawsze możesz zacząć psychologię lub dziennikarstwo. Oczywiście nie jest to żadna dyskryminacja osób, które studiują psychologię bądź dziennikarstwo. I kolejny dialog. Jeg har hørt at du kikker i Norge. Det stemmer. Han har fått jobb der. Hva gjør han? Han er murer i et byggefirma. Men han er jo utdannet siviløkonom. Vel, han kunne ikke finne jobb i sitt yrke i Polen, og han kan ikke norsk. Jeg skjønner. I tłumaczenie? Słyszałam, że dzisiaj jest w Norwegii. Zgadza się, dostał tam pracę. Co robi? Jest murarzem w firmie budowlanej. Ale przecież z wykształcenia jest ekonomistą. No cóż, nie mógł znaleźć pracy w swoim zawodzie w Polsce, a nie zna norweskiego. Rozumiem. I ostatni dialog. Kunne du kanskje hjelpe meg litt? Støvsuge leiligheten eller noe? Du bare sitter foran PC-en hele dagen. Hold kjeft, kjæring. Jeg leter etter arbeid. Tror du at du finner noe arbeid på internett? Ha-ha. Din dumme kvinne. Hva vet du om moderne arbeidssøk? Se, her står det at de trenger bussjåfører i Alta i Nord-Norge. Jeg tror jeg skal søke på stillingen. Nord-Norge? Men det er så langt herfra. Jo lengre fra deg og din masing, desto bedre. Jeg hater deg. Tłumaczenie? Mógł byś może trochę mi pomóc? Odkurz mieszkanie albo coś? Nic tylko siedzisz przed kompem cały dzień. Cicho, babo, szukam pracy. Myślisz, że w internecie znajdziesz pracę? Haha. Ty, głupia kobieto, co ty wiesz o nowoczesnym szukaniu pracy? Patrz, tu jest napisane, że w Alta, w północnej Norwegii, potrzebują kierowców autobusów. Chyba złożę podanie. Północna Norwegia, ale to tak daleko stąd. Im dalej od ciebie i twojego narzekania, tym lepiej. Nienawidzę cię. I tym oto humorystyczno-pozytywnym akcentem kończymy ten segment tematyczny i dzisiejszy odczyt. Zapraszamy Państwa serdecznie na kolejne odcinki, które już niebawem, i zachęcamy do śledzenia na bieżąco pojawiających się dosyć regularnie lekcji na mojanorwegia.pl. Dziękujemy bardzo za uwagę.